Siema, Siema, tutaj Kungu, witam Was w kolejnym odcinku z Robocrafta. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Już dość dawno nie było tego Robocrafta, tu się muszę przyznać. Ale cóż, co możemy zrobić? Jedziemy dalej. Dużo się pozmieniało, kolejna aktualizacja mnie minęła. Już poprzednio widziałem, tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, jak to dokładnie wyglądało. Ale w tym momencie pozmieniało się podobno jeszcze więcej. Przed chwilą, jak włączałem grę, to ściągnęło mi się kilkaset mega, chyba nawet ten. A w każdym razie ściągało mi się to ze dwie minuty. A ja mam dość dobry internet. Więc naprawdę spora aktualizacja, może nawet więcej niż te dwie. Więc nie wiem, co tutaj dokładnie weszło, chyba że coś mi się zepsuło z. z tym. Z łączem, bo nie widzę tutaj specjalnych nowości, ale może zobaczymy je w bitwie. Więc lecimy do bitwy. Ja już próbowałem ze 3 czy 4 razy nagrać, kurde, tego Robocrafta, ale nie udawało się, dlatego że jedyny moment, w którym mogłem nagrywać, to albo było późno w nocy, albo było wcześnie rano, albo było jakoś, nie wiem, nawet kiedyś o 13 próbowałem, to nawet jeden z, z, jeden z widzów może napisze w komentarzu. Pozdrawiam się w ogóle serdecznie, bo fajnie mi się gadało. Zaprosiłem go do Plutonu, żebyśmy sobie razem pograli. Szukało nam przez 15 minut. Bitwy. I nie znalazło. Przez 15 pierdzielonych minut. 15. Więc w końcu stwierdziłem, że odpuszczę. Ja tak miałem już te trzy razy w tym momencie, więc liczę na to, że tym razem mi się uda, ale jestem przygotowany na czekanie. Piwko sobie nalałem, więc sobie jest, mogę sobie posiedzieć, pomyśleć, kurde, nie wiem, pogadać i, i poczekać. Znaczy naprawdę na pewno i tak nie będziemy czekać przez ten cały czas. Po prostu chciałem, sobie tak jakoś. Zaznaczyć to, że jestem przygotowany na czekanie, więc mam nadzieję, że w końcu uda mi się to nagrać, bo to już jest przesada. Ja wiem, że kurde, no jednak, no ten, ten Robocraft oglądacie, tak? To jest jedna z ulubionych Waszych serii, więc muszę go nagrywać. I to, że cholera jasna. Tak, tak długo nie ma Robocrafta, to już jest przesada, chociaż, ups, przepraszam, Ym, chociaż to nie jest do końca moja wina tak naprawdę, bo ja tu po prostu, tak jak widzicie, minuta, a dalej się nic nie stało. Dobra, ja już skończę gadać, bo zaraz się znużycie i po prostu widzimy się w bitwie. No i jestem w bitwie, w końcu mi się udało dołączyć do bitwy, trwało to jakieś koło 6 minut, ale w końcu mi się udało, mniej więcej... Da, dałem radę, dałem radę, w końcu do, dołączyłem do tej bitwy i ciśniemy. Bardzo dawno nie grałem w tych Robokrafta, więc zobaczymy, jak mi pójdzie. Tym razem mam 6 działek, bo poprzednio, jak grałem, to zapomniałem sobie jedno działko ustawić. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie sobie pojadę tędy, zająć pierwszego grzybka. Nie wiem, gdzie on jest, czy on jest gdzieś tutaj na górze? Tak, tak, tutaj na górze jest, ale spokojnie. Podejdziemy do niego. W ogóle nie wiem, czy ja w ogóle kiedykolwiek grałem na tej mapie w Battle Molda. Bo czy ja w ogóle grałem. Czy to w ogóle nie jest jakaś nowa mapa? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia. O, 83. No spoko. Bardzo miło koledzy. Dzień dobry. Ja w ogóle sobie tutaj przejmuję to, zaraz... Jakoś no... O, cholera. Tam, tam jakiś gościu do mnie szczylo. Nie nie, 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 nie szczylo do mnie, ale ja mogę zaraz do niego postrzelać, tylko niech mi się załaduje. Pięknie. O, ty kurde, koleżko. O, o nie ten. W tego mogę postrzelać. O nie, dalej jest źle. Dobra. Ja sobie zreloaduję i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. To, to sobie odpuszczam, bo ja tak naprawdę nie powinienem w ogóle, bo to już mi mówiliście kilka razy, snajper nie jest od, od przejmowania. Sniper jest, nie wiem, od ubezpieczania, od strzelania, od zabijania wrogów generalnie. Od tego jest Sniper, ewentualnie od dobicia bazy, jeśli przeciwnik nie ma żadnych grzybków, to jeszcze można nim bić bazę. Hmm. W ogóle to ja się muszę trzymać blisko tego typa, bo nie później jak to przejmie, to zapewne mnie uleczy, więc byłoby fajnie, gdybym... Czekajcie, czy ja mogę się jakoś wychylić na tego frajera? Chodź no tu. No chodź no tu. Pięknie, dobra, mam jeszcze dwa strzały. Pięknie, on cały czas ma jedno działko. Już nie ma. Dobra, ja się w takim razie cofam. Robimy do widzenia. Mam nadzieję, że goś mnie nie zniszczy, ale dobra, 74% mam życia, więc jeszcze na spokojnie można sobie tutaj poradzić. Ja sobie tylko szybko zreloaduję i zaraz znowu zacznę wychylać na tego typka tutaj na dole. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Gdzie on jest? Tam jest. Dobra, został namierzony przeze mnie. Ja mu zaraz dam, kolega. Kolega mi nie ucieknie, przynajmniej mam taką nadzieję. Pięknie, nie uciekł mi. Super, ekstra, trzeci poziom zaliczony, grzybek jest przejęty. O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś. Swoją barkę pozostawiam na brzegu. Chodź no tutaj do mnie i weź mnie ulecz, co? O właśnie o to mi chodziło, Panie kolego. Tylko muszę, widzę, że muszę do Ciebie zejść, bo Pan kurde nie wiem dla... Oj, 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 oj ała. <grych> Dobra, zajebiście, gość tutaj mnie uleczy zaraz, ja sobie już reloaduję, bo zaraz... Ej, miałeś mnie leczyć, no to może byś mnie poleczył, co? Dobra, dziękuję bardzo. Pięknie, no to lecimy sobie dalej. W takim razie na podbój świata musimy zająć kolejnego grzybka. Trzy, po, dwa pozostałe grzybki są już w pewien sposób zniszczone, um, a żaden z naszych jakby nie jest koło tych grzybków, więc niestety obawiam się, że właśnie przeciwnicy zaraz coś zaczną tutaj nam przejmować. Widzę, że kolega jest porobiony. Pięknie, rozwalony, mam już piąty poziom, bardzo ładnie. O nie, namierzyli mnie. O, cholera! Jasne, tego się w sumie nie spodziewałem, że mnie tak w locie załatwi, ale na spokojnie, na spokojnie, bezproblemowo. No dobra, więc na spokojnie, bezproblemowo sobie poradzimy. Ja się po prostu tylko odrodzę. Nawet będę bliżej akcji. Nie wiem, może pójdę sobie tutaj, ale pójdę tutaj na lewą stronę. No bo tutaj tam tam jest ten typek, w sensie tam zajmują grzybka, tak? Chociaż w sumie oni już go na tyle dużo zajęli. Że mi się nie chce, idę znowu środkiem, cholera, pojadę midem, zobaczymy, może w kogoś postrzelam, może, może kogoś złapię, gdzieś tam będę w stanie gościa zabić Co tutaj się dzieje, czy ten koleś znowu próbuje nam się tutaj dorwać do naszego grzybka, czy nie? Nie, przy naszym grzybku nikogo nie ma, chociaż już widzę, że się szykują Oh shit, niga może i nie Nie Dobrze, oni się nie szykują wcale bo już myślałem, tamtego gościa nie dam rady postrzelać, prawdopodobnie, więc nie będę próbował. Nie, to nie ma sensu. Jeśli gościa nie widzę, no to, to nie, ma, nie ma szans, żebym dostrzelił do niego, więc nie ma sensu w ogóle zaczynać walki z takim typem. Trzeba pójść tam, w tamtą stronę, dlatego że tam został i ostatni grzybek, który nie jest nasz i jest przeciwników. Więc jeśli dałby radę tamten grzybek przejąć, to byłoby naprawdę, naprawdę fenomenalnie. Ja mógłbym się gdzieś tam zakraść znowu na tę górę. Tuż przy spałnie ich i sobie strzelać gdzieś z góry, tak, żeby mnie nawet specjalnie nie widzieli. Więc to mi się właśnie podoba bardzo. Tutaj dzień dobry, panie kolego. Zostaniesz przeze mnie rozpierdzielony. Ja sobie zrobię szybki reloadik, bo w sumie czemu miałbym nie robić reloadiku? Podejdziemy sobie szybko i zaczniemy zajmować grzybka. Zobaczymy, jak nam to tutaj wyjdzie. Mam nadzieję, że nikt nie będzie w stanie powstrzymać specjalnie. Ojej, nie. No i do widzenia panie kolego. Kolejny gościu rozwalony. Bardzo, bardzo ładnie. Hops. Pierdut i pierdut i i ciśniemy dalej. Będę starał się to zajmować. Mam nadzieję, że zaraz się tutaj nie zrzuci, że cała horda kurna przeciwników, a najprawdopodobniej tak będzie. Zwłaszcza, że już mnie ktoś oznaczył. Skąd, gdzie, gdzie ktoś do mnie strzela? Dobra, ja się ustawię tutaj. I ten koleś nie powinien dać rady mnie trafić. Jak będzie pod tamtym kątem, więc. Nie wiem jak to tutaj będzie dokładnie wyglądało. Oj 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 oj, kolego. Oj, oj niedobrze, bardzo niedobrze. Bardzo, bardzo niedobrze. O nie, daj mi się uciec, daj mi, uciec, daj mi uciec. Dobra. Teraz jestem ochroniony od, te, od tamtego typa. Mam co prawda już tylko trzy działka. No ale dobra, zawsze coś, zawsze coś. Trzy działka zawsze na propsie. Zawsze mogę sobie strzelić. Raz, dwa, trzy, bardzo ładnie. Czekasz na Reload on już tutaj jedzie, więc ja spierniczam. I tak wystarczająco dużo zrobiłem. To się nie powinno zregenerować. Nie wiem czy one się regenerują czy nie. Tak naprawdę, ale pójdziemy sobie, nie wiem, może do medyka. Tam jest tam jest medyk, więc fajnie było dojść do tego medyka. On już nawet chyba mnie widzi. Więc bardzo się cieszę z tego powodu. Dobra, on już do mnie leci. Bardzo fajnie. Dziękuję ci, kolego, że już do mnie lecisz. O, 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 no stój. Kurna, te zbagowane nogi. No i dupa. Te zbagowane nogi, co za gówno po prostu. Nie mogłem przestać iść do przodu, i wszystko się zepsuło przez to. No nie, dobra. Ty, gościu, ty, ty już uciekaj najlepiej, bo ja już właśnie, ja już nie żyję. Tak jak myślałem, że właśnie to już jest koniec, że nie ma już żadnych szans na przeżycie. Myślałem, żeby ten gościu się jeszcze uratował w pewien sposób. W ogóle mam najwięcej kili z drużyny? Nie. Jest jeden typ, który ma 6 kili z drużyny, ale punktów wcale nie ma aż tak dużo, no, przez to, że tak mało biłem te grzybki i tak dalej. Więc spoko. Tutaj mamy dwóch medyków w sensie w grze. Jednego mamy my, jednego mają przeciwnicy, więc w sumie fajnie zbalansowane. Więc okej, okay. dobra, lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy dalej. Tego gościa prawdopodobnie nie jestem w stanie ustrzelić, chociaż widziałem przez chwilkę jego nick. Ale to mi się wydaje, niestety nie wystarczy. Co tam się dzieje? Co mi tam pingujecie? Pingujecie, że coś się dzieje niebezpiecznego przy wieży. Prawdopodobnie będą chcieli ją przejąć, więc trzeba by tam iść i pomóc. Ale wiecie co? Ja to pierdzielę. Idę. Dobra, medyk, medyka zespotowałem, no to nieźle. Aj. No to było... Ojej, 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 żeby ten gościu mnie nie zauważył, bo to będzie niebezpieczne. No dobra, ja spróbuję na typa się zaczaić. On już mnie widzi. On już mnie doskonale widzi, no, mam takie wrażenie. Pierdut, pierdut, pierdut i pierdut do widzenia panu nawet mnie nie trafił, co za kurde frajer. Dobra, lecimy. Lecimy, dobra, oj, na spokojnie. W ogóle to kurde znowu ktoś się jakiś czas temu. Co prawda w innej grze w innej grze jakoś się do mnie przysapał o to, że, że nazwałem go frajerem, a przecież on jest moim widzem, a jakiego mogłem nazwać frajerem, jak graliśmy przeciwko sobie po prostu, no ja już wam to tłumaczyłem, jest vlog na ten temat. Poszukajcie sobie wyzywanie w grach. I Robocraft jest w, w nawiasie, dlatego że głównie pojawiało się to przy Robokrafcie. bo ja lubię wyzywać ludzi w grach, już to tłumaczyłem dokładnie, co i dlaczego, więc obejrzyjcie sobie vloga, jeśli was interesuje ta kwestia, bardzo proszę. Ym, dobra, to ja sobie strzelę tutaj, strzelę tutaj, strzelę tutaj, a gość czekał na mojego reloada. Sprytnie. O nie, gdzie ja się wystawiam? Ale to było żałosne! Dlaczego ja się wystawiłem idealnie na tę linię, na którą on patrzył? Powinienem się cofnąć do tyłu, kurna. Tam nie był wcelowany, tam bym nie mógł mi kompletnie nic zrobić. Bo głupie strasznie z mojej strony, no, ale dobra, wybaczcie mi, dość dawno nie grałem w Robocrafta, jakoś to tak. Ach, żałosne. No ale dobra, lecimy. Oje, powiem wam, że jest tak cholernie gorąco. Ale na szczęście mam tutaj sobie... O kurde, co wy tutaj robicie? Ty, kolego. Ty mi się... głównie ty mi się nie podobasz. A ty, kolego, nie podobasz mi się również, ale... O nie, nie trafiłem. On ma jeszcze jedno działko. Bardzo, bardzo niedobrze. Oj, 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 oj. Don't go there. Don't go there. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Chodź, chodź tu, kolego. Chodź tu... ale, chodź tu, kolego, tak? Powiedziałem coś do ciebie? Powiedziałem, powiedziałem. No właśnie, więc... Powiedziałem. No i do widzenia. Da się strzelać przez to? Da się strzelać przez to. Bardzo ładnie. Rozwalony kolejny typek. Ja już mam dziewiąty level. Jako jeden z dwóch naszych. Jeden ma dziesiąty poziom, więc nie jest tragicznie. Naprawdę nie jest tragicznie. Zawsze mi idzie jakoś dobrze w tego Robocrafta. Ja mam czasem wrażenie, że ja jednak dobrze gram w tego Robocrafta, chociaż ja mam tak małą wiedzę na ten temat, że cały czas mi się wydaje, że jestem strasznie słaby. Więc nie wiem na jakiej zasadzie nie wiem dokładnie, jak to wygląda. Tutaj się jakiś kamikadze wpierdzielił. Ja chcę. Mój. <słuch> o, rapia piernicza, ja To jest głupie z ich strony, że oni się tak po prostu wpierdzielają tutaj. No ale dobra, mi to w sumie tam pasuje. Ja to bym też się tak wpierdzielił do ich bazy. Ale dobra, ja na razie pójdę sobie tutaj. Nie, pójdę na prawo właśnie. Nie, cały czas idę tym midem, bo ja chcę zająć się tamtego grzybka. Wiem, że oni będą o niego walczyć. Ale on już jest w prawie... On już jest w ponad 25% zniszczony, dlatego nie jest tak tragicznie. Wydaje mi się, że tylko ja go niszczyłem, bo, bo nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek inny go jeszcze tam niszczył. Tego gościa jeszcze sobie oczywiście udupimy. Jak zwykle komuś ukradnę fraga. O-O-O. No nie, no, sorry, gościu, ale nie mam nabojów, żeby ci pomóc bardziej. Cholera jasna, no co ja ci poradzę, jak ja nie mam nabojów? Kto do mnie strzela? O cholera, już ten. Ten się obrócił. Zobaczył, co się dzieje. Uwaga. O nie, nie mam działek. Cholera, zostało mu jedno działko. Znowu zostało mu kurna jedno działko, a ja nic nie mogę już zrobić. Nie, nie, help me. O, dziękuję ci, ale ja i tak umrę. Tylko od czego? Kto mnie bije? O, medyk nie zabije. No i dupa. No pomocy mi. Pomocy. Pomocy. Niech tutaj przyjdzie medyk. Czy jest tutaj jakaś jakaś w ogóle możliwość, żeby tutaj mi przyszedł medyk e, jak się, jak się robiło te pingi? jak się robiło te pingi? shift tak, tak, tak tab mnie cholera, nawet nie pamiętam nie pamiętam czym się robiło te pingi hops, 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 hops jakoś wcześniej mi to wychodziło bardziej naturalnie, powiem wam te pingi o, dobra, przyszedł tutaj Zajebiście, zajebiście, dziękuję Ci kolego No i o to mi chodziło, tylko jak się robiło te pingi? Powiedzcie mi, proszę bardzo Jak się pingowało, bo ja cholera nie mam pojęcia już, zapomniałem Tak jak wcześniej jakoś pingowałem w pierwszych odcinkach jak to wprowadzili, może to było pod innym przyciskiem i teraz jest inny przycisk I stąd to się, to się wzięło, że... Ojej, ojej, przepraszam, nie, nie, nie ruszam się, nie ruszam się, bo to nie ma sensu, kurde Jest, zajęliśmy im grzybka, ale oni nam też zajęli jednego grzybka, tego nie zauważyłem że zajęli nam jednego grzybka. Byłem zbyt zajęty tym, że ja umieram. No ale na spokojnie. Gościu mnie zaraz tutaj naprawi. Będzie bardzo ładnie, bardzo miło i cudownie, więc bardzo fajnie. Dobra, zobaczymy jeszcze tylko jedno działko. Nie załapało się niestety na reload. Dzięki koleżko ja sobie idę odbijać. Idę sobie odbijać. Lecimy co prawda bez jednego strzału, ale na spokojnie. Dobra, reloadzik od razu, gość mnie troszeczkę ubił, ale na spokojnie już mnie, już mnie medyk wyleczył do fulla, to mi się bardzo podoba, więc zaraz będę miał kurde 6 strzałów. Na razie, oj pięknie, tutaj jest pan medyk, dobrze było, o pięknie, bardzo ładnie go trafiłem, więc nie jest tragicznie. Teraz chodź tutaj typie. Ups, dobra, nie jest mój, ale bardzo ładnie, bo jest, został zniszczony, więc to mi się kurde podoba. Ja sobie wejdę tędy. Bo mam nogi, więc mogę sobie bezproblemowo wejść tędy tutaj. Czy ktoś tutaj jest z przeciwników? Nikogo z przeciwników tutaj nie ma! Dobra, ja sobie tutaj będę stał i będę sobie napierniczał. Gość nie jest w stanie mnie uderzyć, bo on to, tego pilnuje, tak jakby wiecie, z daleka. Więc jeśli ja tutaj sobie będę stał, nie będę wychylał, no to bez żadnego problemu sobie po prostu zajmę ten tego grzybka. Nie wiem, gdzie to tam. Muszę strzelać. Widzę, że z drugiej strony powinienem, kurde, bo te. Ojej, to chyba nie do końca mi to wyjdzie dobrze, ale on on już chyba specjalnie nie patrzy, więc zaraz przejdę sobie na drugą stronę tych kamyczków. Mam nadzieję, że tam też nie będzie w stanie mnie uderzyć. I zobaczymy. Dobra. Hops, 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 hops. O nie, po co ja tak podskoczyłem? O nie, co ja zrobiłem? Nie! Ale to było głupie, nie! Piernicze! Nie! Nie wiedziałem, że ja tak wysoko podskoczę. Dlaczego ja tak wysoko podskoczyłem? Ja piernicze! Nie chciałem, chciałem sobie po prostu przejść za tamte kamyczki. Nie udało się. Ja piernicze, jakie to było głupie. W ogóle, co się stało? Od kiedy kurna on tak wysoko lata? Nigdy jeszcze nie widziałem, żeby tak, aż tak wysoko kurde latało. Nie no, to teraz oczywiście od razu tak mega wysoko lata. No co ja poradzę? No co ja poradzę? Ojej. Jak to dobrze mieć zimny napój, kurde, w takie upały po prostu. Oj. Powiem wam, że to jest coś niesamowitego. Polecam, kurde, każdemu zimne napoje. Ehm, yy, 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 dobra, lecimy dalej. O kurde, oni już są tutaj u nas w bazie. Niedobrze, o ty kur na cwelu. Chodź no tu. Chodź no tu. No ja pierniczę. Nie potrafię, nie jestem w stanie gościa... Dobra. No nie! No nie, on tutaj jest z medykiem, ja... Kurna mać. Muszę zniszczyć tego medyka, bo to inaczej nie ma sensu kompletnie. Zwłaszcza, że ja mam reloada teraz. Dobra. Dobra, po gościu i teraz rozwalać to. No nie da się, kurna, no nie da się. Czy to się nie robiło? Jakoś Q, jakoś E, R, T, i -Y. O nie, zrobiłem coś bardzo złego. Bardzo złego, coś zrobiłem. No co ja wam poradzę? No i przegraliśmy. Czy wygraliśmy? Wygraliśmy. Wygraliśmy. What the fuck? Nawet nie ogarnąłem, jak, jak to działa. Myślałem, że my jesteśmy w długie, bo oni nas tutaj bili, a tu widzę, że bez żadnego problemu żeśmy sobie poradzili, bo nam została jeszcze jedna trzecia życia bazy. Więc fajnie. To było first win of the day w ogóle, więc powinno być podwojone 130 tysięcy. Całkiem, całkiem nie najgorzej. Level up. Dostałem jakieś nowe klocuszki, kurde, ale fajne rzeczy się tutaj dzieją. Bardzo ładnie, więc za to będzie sobie można zrobić zakupki. Będzie sobie można zrobić zakupy i nakupować naprawdę dużo fajnych rzeczy. W ogóle jak to tutaj wygląda? Bo tutaj już jest mój ten, tutaj jest sklepik, tutaj jest sklepik. I po, pokażcie mi, które klocki są lepsze. Bo tutaj ja mam teraz jeszcze... O kurde, co to jest w ogóle? Tego to jeszcze nie widziałem. Ale nieważne, bo to chyba nie chcę tego na razie. Jakieś armory? What the fuck? To są normalne. Kuby. To są normalne. Na, to, to są w ogóle. To też są Armored. Tylko jakoś dziwnie. Dobra, nieważne. 5000. O kurde, to ja ich naprawdę mogę kupić bardzo, bardzo malutko. Ale kupię sobie i będę sobie zamieniał tymi. Żółte oczywiście. Żółte robimy out. I będę sobie zamieniał je wszystkie na. W ogóle włączamy sobie x co by mi było łatwiej. Hops, hops. Ojoj, nie to. Tutaj oczywiście robimy coś takiego mhm mm i robimy pach oczywiście pach tutaj też w sumie można ale nie wiem bo to chyba tak jakoś nie wiem w sumie tak też może być tak też wygląda całkiem nie najgorzej to powiem wam tego w sumie nie chce mi się zmieniać więc robimy tak hops 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 o nie no i mnie nie stać teraz Znowu muszę odbudować tymi żółtymi, dobra, no spokojnie, teraz sobie robimy jeszcze C oczywiście, posprzedajemy sobie te wszystkie żółte klocuszki, trochę mało się to zrobiło, jakby się dało zmniejszyć HUD, by było fajnie, nie wiem czy gdzieś, zaraz poszukam w opcjach, czy jest to opcja zmiany HUDu, bo, bo jest niedobrze, e controls, niech nie controls, settings, HUD, czy jest gdzieś tutaj HUD, Zobacz, na jakiej muszę grać rozdzielczości, bo kurde mam zepsuty monitor, dlatego ta jakość jest gorsza niż bywała. No ale niestety co ja wam poradzę. Yy, di diu, di, di, di. Nie widzę tutaj żadnego, żadnej zmiany chudu. Niedobrze. Bo jest za blisko. Jakby to wszystko jest za blisko. No czy to jest kwestia tego, że mam beznadziejną rozdzielczość. No ale no cóż, dobra, więc to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że w końcu Robocrafta zobaczyliście, że to wam się podobało, więc no, dzięki wam za oglądanie. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku i siema!